Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku Koziorożca, w Słońcu, w Księżycu i w Ascendencie. Na czytanku, kochani, na następny miesiąc, na luty, zrobimy sobie tu, tak sobie zaglądniemy, co tu słychać u Was, jakie tematy idą, co będzie pomocne, co będzie wyzwaniem, jakaś rada. Oczywiście, kochani, warto też sprawdzać oprócz Ascendentu, bo dla wszystkich Koziorożców to robię w Ascendencie, w Słoneczku oczywiście i w Księżycu. Natomiast do połowy lutego warto sprawdzać, jakie energie mamy też w Merkurym i w Wenus, bo do połowy lutego jeszcze cienie postretrogradacyjne będą działać. A my już zobaczmy, bo już coś tu chce iść. Mamy rycerza buław. Jest to ognisty na pewno znak, czyli może ktoś z trygonu ognia tu się pojawić w Twoim życiu. Baranek, lew, ewentualnie strzelec. I co ciekawe, jak robiłam czytanko dla strzelca przed chwilką, to słuchajcie, tam wy wystąpiliście jako koziorożec w temacie głównym na ten miesiąc, więc może ktoś z was ma strzelca blisko siebie albo romantycznie w parze. Jesteś ze strzelcem, albo ewentualnie masz gdzieś tego strzelca w ważnym miejscu u siebie w planetach, to sobie poszukaj, bo czuję, że te wasze czytania są z jakiegoś powodu połączone. Okej, zobaczmy, co będzie pomagać, ewentualnie kto. I znowu ogień, zobaczcie, as buław, czyli zdecydowane określenie się, czego ja chcę, w którą stronę chcę pójść, co jest dla mnie właściwe, co jest dla mnie właściwym kierunkiem, co wybieram, czego nie chcę, jakiś pomysł też może być, może przyjść, słuchajcie, jakaś nowa możliwość, jakaś nowa propozycja, może przyjść właśnie od kogoś spod znaku ognistego. To jest, słuchajcie, ta karta Asa Buław, to jest fantastyczna karta. Ona mówi o potężnej dynamice, aktywności, sile, to jest potencja, to jest możliwość, to jest ta nasza siła, prawda? To jest jak taki Mars, energia Marsa wpłynie, ja bym powiedziała. Jest to też dobry początek czegoś nowego, więc powiedziałabym, bierz to, co przychodzi, zaobserwuj to, przyjrzyj się temu, nie odrzucaj od razu, dlatego że tu może ma to jakiś potencjał, prawda? Bo karta As Buław to jest potencjał. I to zdecydowanie będzie pomagać, będzie ci też pomagać ktoś właśnie spod znaku ognistego, będzie pomocny w tym miesiącu. Jeszcze tu zaraz dopytamy. Zobaczmy teraz dla koziorożców, co może być wyzwaniem. Wow, macie dwa asy, kochani. No to jest ciekawe bardzo, bo wyzwaniem może być, i to podobne było coś w czytaniu właśnie strzelca, szczerość, bezpośredniość. Prawda, która ma być wypowiedziana w taki jasny sposób, bez znowu, tak jak tam mówiłam, wybielania, czy kombinowania, czy próby jakby wmówienia sobie czy komuś, że coś jest innym niż jest. Dosłownie tak czuję, bo to jest wyzwanie, to słuchajcie, to jest coś, co może stanąć tobie, dosłownie tak czuję, jakby na drodze, prawda? No, może to być dla ciebie takie coś, co cię zatrzyma. Może jakaś prawda będzie chciała się pokazać, wyjść. Może jakaś osoba przyjdzie z jakąś prawdą, właśnie. Ale słuchajcie, miecze to też jest taka umiejętność krytycznego spojrzenia, takiego obiektywnego postrzeżenia czegoś. Czyli powiedziałabym, że tu uwaga, bo czuję, że ten, kto przychodzi, albo ta sytuacja, oferta, możliwość, która przychodzi, możesz ją widzieć dużo piękniejszą niż faktycznie będzie. Ewentualnie ta osoba będzie stwarzała takie pozory wokół siebie, prawda? Więc tutaj powiedziałabym uwaga na iluzję. To samo mówiłam tam względem koziorożca, więc może być, słuchajcie, to, że poznasz się z kimś, albo poznasz kogoś, albo wróci ktoś, gdzie razem będąc, jakby nie ma tu do końca szczerości między wami, tylko jest jakiś taki woal, który wy wytwarzacie razem, będąc ze sobą, i to nie ma nic wspólnego z prawdą, bo tej prawdy jakby nie chcecie widzieć oboje. Tak tu czuję, jeżeli ktoś z was ma faktycznie kogoś spod strzelca, albo będzie miał w tym miesiącu lutym kontakt z kimś takim.
No i zobaczcie, te iluzje nam się pokazują. Rada i ostrzeżenie na ten miesiąc luty, masz kartę Księżyc. No, karta Księżyc, słuchajcie, wnosi przymglenie, wnosi zamieszanie. Ona pokazuje, że czegoś nie wiesz. Ona pokazuje, że coś jest niejasne. Ona pokazuje, że gdzieś jest fantazja na jakiś temat. I to jest ten woal, o którym mówiłam. Taka iluzja, taka fantazja. Coś jest bardziej wymyślone niż prawdziwe, prawda? Tak, uwaga na takie jakieś błędy w działaniu, powiedziałabym. Zbyt szybkie decyzje niepoparte konkretnymi informacjami czy faktami. Uwaga też, powiedziałabym, na takie sprawy ukryte, których nie wiesz, jednocześnie jakby nie chcesz tego wiedzieć, bo ten as mieczy jest jako wyzwanie dla ciebie, czyli ucieczka przed prawdą, powiedziałabym, w jakąś iluzję, ale jednocześnie jakby sprawia to, zobaczcie, że 9 buław, czyli gdzieś tam ty czujesz w sobie, że coś jest nie tak, prawda, że coś tutaj ciąży, bo to jest 9 buław, coś tu jest trudne, coś tutaj jest nieprzyjemne w ciągu, jakby to ciągle się zadziewa od nowa, to ciągle jakieś doświadczenie, może jakieś, może uciekasz przed prawdą, bo nie chcesz, żeby to się skończyło, a jednocześnie czujesz, że to idzie ku końcowi. Dosłownie tak czuję to dla kogoś. Oczywiście pamiętajcie, kochani, czytanie jest ogólne i bierzemy zawsze, co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć, tak? Tak, tylko znowu, żeby nie uciekać przed prawdą, bo powiesz, a nie rezonuje, to sobie idę, prawda? No właśnie, tylko czy to nie jest ta ucieczka twoja? No, to takie okłamywanie wtedy samego siebie, prawda? Dopytajmy najpierw może do tego księżyca. Na pewno będzie trzeba decyzję podjąć i zdecydować, którą ścieżką idziesz. To na pewno. Tylko uważajcie przed podjęciem tej decyzji, dlatego że właśnie te iluzje mogą wam zaburzać jakby postrzeganie, jakby percepcję, prawda? Odbioru. I ciekawe, bo ta sama karta była właśnie u strzelca, Królowa Kielichów, i to też tam było jako coś, co będzie pomagało. Królowa Kielichów to jest ktoś, kto, kochani, idzie za głosem serca, pamięta o wartości własnej, pamięta o szacunku do siebie samego, postrzega innych w taki sam sposób, z szacunkiem, z miłością, prawda, ale jednocześnie widzi konkretnie i widzi, czego chce, wie, czego nie chce. Uwaga na to, żeby emocje właśnie nie sprawiły, że jakby osąd ci się przysłoni, bo to, ten ktoś, kto przychodzi, może być bardzo seksowny, pociągający, niezwykle magnetyczny. Może już masz tą osobę gdzieś wokół siebie, może to być twój bliźniaczy płomień, nawet tak czuję, słuchajcie, ale jednocześnie zobaczcie, z tym idzie stres, z tym idą nerwy, z tym idzie lęk. I właśnie jakieś koszmary takie w głowie stworzone, więc może tutaj ty faktycznie będziesz czuć, albo już czujesz, jeżeli tą osobę już znasz, że coś tu jest nie tak, tak? Coś tu jest nie w porządku. Czujesz jakby pismo nosem, prawda? I macie, zobaczcie, 99, czyli ewidentnie tutaj jest pokazane, że gdzieś coś idzie ku końcowi. Gdzieś coś jest, no nie takie jak ty to postrzegasz, jak ty to chcesz, o może tak powiem, jak ty to chcesz tutaj widzieć. Jeżeli sobie dodasz tutaj 9 mieczy do asa mieczy, to wtedy pojawia ci się 10 mieczy, czyli prawda. Prawda na jakiś temat, prawda na czyjś temat, prawda na temat jakiejś relacji właśnie. I tutaj powiedziałabym, że w tym miesiącu lutym właśnie dla was, koziorożce kochane, to jest czas, żeby zobaczyć coś naprawdę. Jakby pozwól sobie, żeby ta prawda do ciebie przyszła. Pozwól sobie na to, by zobaczyć to takim, jakim to jest. Naprawdę.
Dlatego, że jeżeli tego nie zrobisz, no to wcześniej czy później to i tak pokaże swoją twarz, natomiast tą prawdziwą twarz. Natomiast i tu ja nie do końca czuję, żeby to był człowiek, bardziej to, co wy razem tworzycie, rozumiesz? Ta iluzja, którą razem tworzycie. Zobaczmy tego asa buław, bo tu słuchajcie, mamy co, niezwykłości, bo mamy i 11 nam się pojawiło jako dwa asy i 99, czyli jakiś początek i jakieś zakończenie. Wow! No i mamy, słuchajcie, no wasza karta, oczywiście, że tak, ale bardzo dużo kart tutaj powtarza się z czytaniem strzelca, więc sobie koniecznie zobaczcie i tu zobaczcie, co będzie pomagać tobie. No to masz kartę koziorożca i asa buław, czyli ty jako koziorożec musisz wiedzieć konkretnie, czego chcesz, którą stronę chcesz pójść, ale też bym powiedziała, tu poczułam, słuchajcie, czy to ci służy ta relacja, czy to ci pomaga, czy to jest dla ciebie właściwe, czy tam nie ma zbytniej kontroli, manipulacji i właśnie tej iluzji, tej ułudy, tej takiej bańki fantazyjnej, która nie ma nic wspólnego z prawdą. Dobrze, jeszcze tu do asa mieczy dopytamy. No i tu jest, słuchajcie, jako coś, co będzie twoim wyzwaniem. I ciekawe, że mamy trójkę kielichów. Dla kogoś, słuchajcie, ponieważ ta karta jest w tym trudniejszym aspekcie, więc dla kogoś tutaj możesz nie dostrzegać, nie chcieć widzieć, że ta osoba nie jest uczciwa względem ciebie. Mamy rycerza buław, do tego tutaj te pozostałe karty pokazywać mogą, że to jest ktoś niestały kompletnie w uczuciach, ktoś, kto gdzieś tam oprócz ciebie ma jeszcze kogoś, bo trójka kielichów w tej pozycji może pokazywać romans i sytuację, trójkąt po prostu romantyczny. Więc tutaj i znowu pod spodem mamy asa mieczy, czyli jakby unikasz tej prawdy, nie chcesz tego widzieć, nie chcesz tego wiedzieć, ale jednocześnie gdzieś czujesz w sobie, że coś się złego zadziewa, że coś jest nie tak. Pojawia nam się karta siły i karta lwa, słuchajcie, więc tutaj też lew gdzieś dołącza, rybki też tutaj mamy, nie mówiłam o znakach, koziorożec, ryby, lew w bardzo silnych pozycjach nam się pojawiają. Pojawia nam się też, pojawiają nam się znaki z trygonu ognistego. Trzymamy karty, więc baran, lew, strzelec może być jak najbardziej. No i mamy też dwie karty z trygonu powietrznego, więc z kolei może to być bliźnięta, może być waga, może być ktoś spod znaku wodnika. Czuję, kochani, że czy to są relacje romantyczne, czy to są relacje jakiekolwiek by nie były, tutaj jakaś iluzja jest, która sprawia, że nie widzisz sytuacji w takiej formie, w jakiej ona jest, więc główny temat przewodni, powiedziałabym, na ten miesiąc, staraj się przejrzeć na wskroś tą iluzję, tą nieprawdę, pozwól, żeby ta bańka takiej fantazji jakby wokół tego pękła, dlatego że to ci pomoże bardziej się zorientować jakby w tej relacji, czym ona jest naprawdę. I przede wszystkim nie lekceważ sygnałów twojego ciała, podpowiedzi twojego umysłu. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, zaufaj temu i spróbuj to wyjaśnić, prawda? Bo ten as mieczy. Co tu jeszcze czuję, słuchajcie, to zdecydowanie potrzebę dokończenia tych wszystkich projektów, które są już uciążliwe dla ciebie, bo długo się wloką, dosłownie tak czuję się wloką, i określenia swojego nowego początku, swojego nowego kierunku, co pragniesz robić, co pragniesz tworzyć, z kim pragniesz być. Tutaj te dwie karty pokazują, ponieważ wy jesteście spod znaku koziorożca, to jest wasza karta tutaj, a z buław pod spodem, czyli czego pragniesz. Tu się skup na tym, jakie masz te swoje marzenia w życiu, prawda? W którą stronę wyślesz jakby tą strzałę znowu z pragnieniami, marzeniami, żeby z prawem przyciągania współpracować, żeby to ci się pomalutku zaczęło kreować. Tak, czy ja tu coś jeszcze czuję? No względem, słuchajcie, finansów kompletnie tu nic nie czuję jakby takiego ewidentnego, no... Jedynie to tutaj, bo ta karta diabła to też jest oczywiście karta bardzo materialistyczna,
Więc powiedziałabym, że możesz w tym miesiącu wpaść na jakiś pomysł, który da ci widoki na naprawdę duże pieniądze albo ogromny sukces, bo to te dwie karty mi to podpowiadają, ale żeby tam dotrzeć, najpierw musisz sobie rozwikłać tą dziwną sytuację, która jest taka jakaś pogmatwana tutaj i ona jest pogmatwana nie dlatego, że musi być pogmatwana, tylko ja czuję, że wy jakby sobie ją skomplikowaliście sami i teraz pytanie, czy ty w głowie u siebie, czy ty i twoja osoba gdzieś tu czuję takie po prostu niepotrzebne pokomplikowanie, czyli więcej rozmów, właściwej komunikacji zdecydowanie rozjaśniłoby tutaj tą sytuację, więc to jak najbardziej. I karta siły wskazuje, że macie siłę, kochani, żeby to zrobić, macie siłę, żeby temu sprostać. Tylko po prostu trzeba zacząć. Zobaczcie, ona patrzy w tą stronę, jakby trzeba się zwrócić ku tej sytuacji i po prostu stawić jej czoła i wyjaśnić te kwestie, które tutaj są niewyjaśnione. No dobrze, kochani, to tyle, tyle w tym miesiącu lutym. Zapraszam was jeszcze na wybierz kartę na luty, też już jest zrobione. Zobaczcie sobie, fajne wyszło. Takie krótkie i treściwe też. I oczywiście tygodniówki. Wasz znak jest, słuchajcie, w każdy piątek wieczorkiem. Także zapraszam serdecznie na premierę. No chyba, że wolicie w innym terminie, no to już od piątku wieczora już co tydzień wasza tygodniówka jest z dużą ilością szczegółów. Także tam jest naprawdę tego już dużo. Dobra, idę, kochani. Wszystkiego dobrego w tym tygodniu, w tym miesiącu. Widzicie? Zobaczcie sobie tygodniówkę, bo jak mówię w tym tygodniu, znaczy, że ten tydzień, kiedy to nagrywam, słuchajcie, nagrywam, mamy 24 dzisiaj, także zobaczcie sobie ten tydzień i może następny koniecznie, bo tu będą pewnie dla was jeszcze jakieś ważne informacje. Wszystkiego dobrego w lutym dla was i do usłyszenia w kolejnych czytankach. Pozdrawiam!